Cześć, tu Ernest! I przydałoby się coś tutaj zmienić. Cześć, tu Ernest. Powiem wam wprost. Przepraszam. Przepraszam, że po raz kolejny zniknąłem z YouTube'a bez słowa. Miałem kryzys energetyczny i nie wiedziałem, jakbym o tym powiedzieć. Wiecie, przyszła taka pora, żeby skończyć zgrywać takiego macho, że mnie to nie rusza, że pojawiam się i znikam. Na YouTubie pojawiło się kilka teorii na temat mojego zniknięcia. I widziałem, że niektórym z was udało się znaleźć Instagrama mojej dziewczyny, Amelii. I tutaj wam zdradzę, że zakochałem się. Zakochałem się. I dzięki właśnie Amelii na początku tego roku odzyskałem siłę ducha. I zacząłem nagrywać w drugim sezonie rozdziału trzeciego. I Amelia właśnie podsunęła mi kilka z waszych wypowiedzi na temat mojego zniknięcia. Te pozytywne, jak i negatywne. I filmiki na YouTubie z teoriami i opiniami. I tutaj muszę dodać, że jestem niesamowicie wdzięczny za to wsparcie, bo zapomniałem się. Ten czas tak szybko minął i poczułem się jakby... I naprawdę głupio mi, strasznie było mi w ogóle wstyd patrzeć w komentarze. Było mi strasznie wstyd. No i bardzo was przepraszam, że zapomniałem się. I słuchajcie, tutaj oprócz przeprosin należy wam się również ode mnie ogromne, ale to po prostu niepojęte podziękowania. Jestem wam bardzo wdzięczny, bardzo wam dziękuję za to, że oglądaliście moje filmiki, że byliście ze mną na tym kanale. To niesamowite, że mogliśmy przeżywać razem Fortnite'a i czuję, że to jest to. Dalej czuję, że to jest to. Ale zanim nagram cokolwiek, ale zanim cokolwiek pojawiłoby się z Fortnite'a, z czegokolwiek właściwie, to wiem, że najpierw powinien pojawić się ten filmik, w którym was przepraszam i wam dziękuję. Bo jesteście niesamowici. I dziękuję wam za wasze pozytywne wypowiedzi, negatywne wypowiedzi oraz za wasze materiały, oraz za wasze filmiki. I więc no, w tym filmiku chciałem wam powiedzieć to. Wprost. Do usłyszenia. PS. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat tego, co się działo jeszcze za kulisami, mojej utraty wagi, czy, no nie wiem, co się dzieje na siłowni, cokolwiek, to pytajcie śmiało.